Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Rozpoczynamy Polski Punkt Widzenia. A dzisiejszego wieczoru do naszego studia zaprosiliśmy posła Dawida Jackiewicza z Prawa i Sprawiedliwości. Witam. Szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. Panie pośle, jak pan przewiduje, co stanie się z umową gazową, a właściwie z aneksem do umowy gazowej? Będzie podpisana, czy nie będzie podpisanej tej umowy? Gdyby oceniać szanse na podpisanie bądź niepodpisanie, w kontekście dotychczasowej determinacji rządu Donalda Tuska, to trzeba powiedzieć niestety, że ta umowa pewnie zostanie, prawdopodobnie zostanie podpisana. I to jest bardzo zła wiadomość. I to jest fatalna wręcz wiadomość. Ta umowa, nadaje się jedynie do kosza. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. To jest dokument, który powinien trafić już dawno do kosza i żaden rząd, żaden minister konstytucyjny, który dba o interes swojego kraju, nie powinien przyłożyć pióra do takiego fatalnego dokumentu. To dlaczego rząd tak upiera się, aby ta umowa została podpisana? No w tej chwili powstał problem w związku z decyzją Komisji Europejskiej, no ale rząd upierał się przy takiej wersji aneksu. Po pierwsze, rząd popełnił bardzo wiele błędów w trakcie negocjacji związanych z tą umową i sądzę, że dzisiaj nie chce przyznać się do błędów popełnionych, nie chce przyznać, że zaniedbał bardzo wielu rzeczy i brnie w tym kierunku, żeby ta umowa jednak znalazła finał w postaci podpisania tego dokumentu. Jest jeszcze jedna moja obserwacja. To ta sytuacja odzwierciedla filozofię rządów Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka, tych dwóch koalicjantów, pokazuje, w jakiej roli widzą Polskę. Otóż interes chwili obecnej, doczesny bardzo, taki związany z obecnymi rządami, jest dla nich ważniejszy niż perspektywa długoterminowa, niż to, co się stanie z naszym krajem i co w wyniku ich decyzji stanie się w Polsce za lat 5, 10, 15. Uzależnienie nas od dostaw gazu rosyjskiego, od tego monopolu, jakim będą dostawy gazu rosyjskiego, jest czytelne gołym okiem dla kogoś, kto naprawdę nie musi mieć orientacji w stosunkach międzynarodowych i w sytuacji gospodarczej naszego kraju. Nie widzi tego tylko Waldemar Pawlak, albo nie chce tego widzieć Waldemar Pawlak. Waldemar Pawlak tłumaczy, że jeśli tej umowy nie będzie, nie będzie gazu, a zima, nie wiadomo jaka będzie, może być straga zima i wtedy po prostu będziemy mieć zimno w mieszkaniach. Dobrze, to w takim razie trzeba też w kilku konkretach dla naszych telewidzów przede wszystkim wyjaśnić, na czym polega fałsz tego rozumowania. Po pierwsze, w ostatnich kilkunastu miesiącach zużycie gazu w Polsce spada i jest to związane z kryzysem gospodarczym, ogólnie z dekoniunkturą gospodarczą, z którą mieliśmy do czynienia. A zatem ryzyko jakiegoś poważnego deficytu, braku gazu, nie jest aż tak straszne, jak to próbuje nam dzisiaj powiedzieć rząd, Ministerstwo Gospodarki. Nie ma żadnych poważnych analiz, które wskazywałyby na to, że czeka nas jakiś bardzo duży, poważny problem, zwłaszcza jeśli chodzi o dostawy gazu do gospodarstw domowych. Ale trzeba się przygotowywać na różne okoliczności, na różne sytuacje i tutaj myśmy zaproponowali jakieś rozwiązanie. Zresztą to nie jest nasz pomysł, to jest rzecz powszechnie wiadoma. My, czyli Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj na konferencji prasowej chociażby powiedzieliśmy, że można skorzystać z takiego rozwiązania jak zakup gazu od spółek, które mają jego nadwyżki i na dodatek ten gaz jest tam tańszy. To jest na przykład spółka E.ON Rurgaz, która dysponuje nadwyżkami gazu i bardzo chętnie się nimi z nami podzieli. Oczywiście odpłatnie, to jest oczywiste. Ale jest prawda. To pewne, że się... Tak, ponieważ jest już podpisana w tej sprawie umowa pomiędzy polską spółką PGNiG i pomiędzy E.ON Rurgaz. Ta umowa została podpisana w zeszłym roku. E.ON Rurgaz próbuje teraz zapewnić wszystkie stosowne dokumenty i pozwolenia, żeby móc sfinalizować tę umowę. I dzisiaj rząd polski, Waldemar Pawlak, zamiast tracić czas na dalsze negocjacje z Moskwą, fatalnej i niekorzystnej umowy, o czym zaraz mogę w kilku punktach powiedzieć, dlaczego ona jest taka niekorzystna. Będziemy to mówić, bo to jest podstawa tego. Zamiast tracić czas na to, próbować renegocjować tę umowę ze stroną rosyjską, powinien rozpocząć ofensywę dyplomatyczną w Unii Europejskiej po to, żeby Komisja Europejska zaangażowała się i swoimi możliwościami wywarła presję na stronę rosyjską. No, aby strona rosyjska zgodziła się, tak jak to obowiązuje na całym cywilizowanym świecie, żebyśmy mogli korzystać z innych punktów odbioru gazu i od innych dostaw. Komisja Europejska wypowiedziała się w sprawie tego aneksu. Uznała, że prawo europejskie zostało złamane dlatego, że
nie została zachowana zasada dostępu, swobodnego dostępu strony trzeciej do gazociągu północnego i operatorem gazociągu, nie północnego, tylko jamalskiego, gazociągu jamalskiego jest z firmy, które są jakby zainteresowane, zależne, tak zależne. Więc jest interwencja Komisji Europejskiej. To jest interwencja o tyle zadziwiająca, że to Komisja Europejska, to niebywała rzecz, staje dzisiaj na straży interesu Polski, interesów ekonomicznych i gospodarczych polskich, a rząd Rzeczypospolitej staje na straży interesów spółek rosyjskich, spółek zależnych od Rosji, czyli w tym przypadku Gazpromu. Mamy do czynienia z taką to sytuacją. Jesteśmy w ramach Unii Europejskiej podmiotem, który powinien operować na tych samych zasadach, co inne kraje. A zatem w ramach Unii Europejskiej w systemie gazowniczym istnieje zasada dostępu stron trzecich. Każdy, kto jest zainteresowany zakupem gazu, ma prawo korzystać z infrastruktury gazowniczej na całym terytorium Unii Europejskiej. Rosja nie traktuje Polski jako części Unii Europejskiej, jako podmiotu funkcjonującego w ramach Unii Europejskiej. Traktuje nas jako podmiot czy obszar swoich wpływów i uważa, że z gazociągu biegnącego przez całą szerokość Polski Polacy nie mają prawa korzystać, czy nie mają prawa czerpać gazu. Nawet w sytuacji, w której jest ten deficyt gazowy na mniej więcej 1 miliard metrów sześciennych rocznie, nie mamy prawa czerpać stamtąd gazu. I to jest prawo pirackie, moim zdaniem. To jest prawo, które w cywilizowanym świecie nie może obowiązywać. Nie rozumiem, dlaczego do tej pory Waldemar Pawlak w ramach tych negocjacji, które prowadził, nie był w stanie wywalczyć zmiany tego niekorzystnego, fatalnego dla Polski przepisu. Panie pośle, Komisja Europejska natomiast nie wypowiedziała się wobec takich oto zapisów umowy, które dotyczą chociażby rezygnacji przez Europol Gaz, spółki, która zarządza polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego, rezygnacji z odszkodowania, jakie Gazprom powinien w Polsce zapłacić za 2006 rok, to jest 25 milionów złotych. Także za następne lata też to odszkodowanie nie będzie zapłacone. Jak z tej sytuacji wybrnąć? No to jest właśnie ten fakt, o którym pan redaktor powiedział, plus kilka innych, które za sekundę przytoczę, zmusiły nas do postawienia najcięższego kalibru zarzutu premierowi Waldemarowi Pawlakowi. Otóż powiedzieliśmy, że jego działalność w tym przypadku zasługuje po pierwsze w tej chwili na postawienie wotum nieufności, a w momencie, w którym dane nam będzie, a mamy taką nadzieję, rządzić Polską, bo tylko wówczas to jest możliwe, sformułowanie wniosku o postawienie Waldemara Pawlaka przed Trybunałem Stanu. Tak szkodliwa działalność, z jaką mamy do czynienia w tej chwili, nie zdarzyła się w Polsce od niepamiętnych czasów już. Proszę pamiętać, że to uzależnienie od rosyjskiego gazu, całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia jakby ekonomii, naszych interesów, wiąże nas z Rosją, z firmą, spółką Gazprom do roku 2037. Wiąże nas w taki sposób, że pobieramy stamtąd gaz o wiele droższy niż inni partnerzy, inni nasi sąsiedzi chociażby w ramach Unii Europejskiej. Wiąże nas w taki oto sposób, że nie mamy prawa odsprzedawać tego gazu, nawet gdybyśmy pobierali z nadwyżką, czyli więcej niż potrzebujemy. I wreszcie w końcu nie mamy prawa na terenie Rzeczypospolitej z tego gazociągu sami pobierać gazu w sytuacji, w której byśmy cierpieli na jego niedosyt, niedobór. I jeszcze jedna rzecz na koniec, żebym nie był gołosłowny. Nie możemy odsprzedawać tego gazu, którego mamy w zadatku, w naddatku, którego jest za dużo i być może niekoniecznie go zużyjemy. Co więcej, też nie możemy zrezygnować z dostaw. Jeśli nie zużyjemy tego gazu, będziemy musieli za niego i tak zapłacić. Poza tym rezygnujemy z ogromnych, bo prawie 360 milionów dolarów odszkodowań należnych Polsce za to, że przez kilka lat, między rokiem 2004 a 2009, Gazprom przesyłał prąd przez terytorium Rzeczypospolitej do Europy Zachodniej, nie ponosząc opłat za ten tranzyt według taryf, które... Gaz przesyłał, nie prąd. Tak, przepraszam, oczywiście mówimy o gazie. Według taryf, które ustalił polski regulator, czyli prezes Urzędu Regulacji Energetyki. A zatem mamy bardzo wiele dokumentów i dowodów świadczących o tym, że ta umowa jest niekorzystna, a dotychczasowa działalność naszego rządu wskazuje na to, iż nie reprezentują w tym przypadku interesu polskich podmiotów gospodarczych i polskiego państwa. A dlaczego jest tak, że rząd polski negocjuje z rządem rosyjskim umowę gazową, która tak naprawdę powinna być domena firm, czyli
PGNiG i Gazpromu. W całej Europie, na całym świecie sądzę, choć nie znam przypadków Ameryki Północnej czy Południowej, tego typu kontrakty negocjowane są przez podmioty gospodarcze. Na najwyższym poziomie, być może czasami przy wsparciu dyplomacji poszczególnych krajów, ale jednak przez podmioty gospodarcze. W naszym przypadku rozmowy trwają na szczeblu najwyższym, bo szczeblu rządowym i to w bardzo wysokiej randze. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi na to, dlaczego takie zaangażowanie ze strony pana Waldemara Pawlaka, skądinąd słynącego z tego, że bardzo, bardzo interesuje się różnego rodzaju inwestycjami w dziedzinie elektroenergetyki również na terenach naszych wschodnich sąsiadów. No, znana jest inwestycja przez firmy pana Kulczyka przy dużej aprobacie ze strony środowiska pana Waldemara Pawlaka na terenie Białorusi, również niezwykle szkodliwa dla naszego systemu elektroenergetycznego, polskiego systemu elektroenergetycznego. Myślę, że nie powinienem pójść tak daleko, żeby dzisiaj postawić tezy, które krążą mi po głowie, ale być może przyjdzie czas, że trzeba będzie je wyartykułować.